Dzień dobry, ja się nazywam Bartek. Właśnie zapierdalam na autobus. Pojadę do Belgii, tam gdzie są terroryści. Muszę poznać paru terrorystów. Taki mam szaliczek, gruby taki sobie kupiłem, modny bardzo. I jadę do gniazda terrorystów. Zlikwiduję ich wszystkich. Dzień dobry. Oczywiście nie wyrobiłem się na autobus, mam bardzo mało czasu i muszę iść po motocykl. Będę jechał motocyklem w normalnym stroju 20 listopada na lotnisko. No, także tak. Ledwo się udało. Podobno na pokładzie są terroryści, ale są też trochę niezdecydowani. Czy nie stać samolot, czy nie? Czy się okaże, bo już mamy godzinę lotu. Zobaczymy. Ja obstawiam 70, że tak, 30, że nie. Zobaczymy. Chyba spadamy, ale jestem tak zmęczony, że mam to w dupie. Idę sobie po Brukseli, sączę piwko, za mną ekipy telewizyjne, tam panowie mają kamery i będą kręcić, tam za winklem jest ekipa telewizyjna, z boku transportery opancerzone, przypominam, sączę piwko, cóż mogę powiedzieć, no, nie wyczuwa się atmosfery niebezpieczeństwa. Fajne jest to, że tutaj przed chwilą jeździło pełno psów, zresztą jak było widać, a teraz kolesi w ogóle się nie krępują i przy policji jarają garcie. Metro od nich i policja nic nie robi. Bardzo mi się to podoba. Wprowadźmy ten zwyczaj do Polski. Jest wysokie zagrożenie terrorystyczne i rzeczywiście centrum handlowe, nie wiem jak ono się nazywa, ale jest duże, jest zamknięte. Wbije piwko belgijskie. Się nazywa Chimay chyba. I te belgijskie piwa mają to do siebie, że są strasznie mocne. Mają na przykład 8,5%. Wypijesz takiego jednego browka. No i... Dzień dobry. Bije piwo. Idzie policja. Czuję się bezpieczny i podchmielony. Niby Bruksela, niby stolica Belgii. Ale nie przelewa się, bo ławki robią z takich pociętych drzew, które podobno też kradną z Polski. I zbierają kartony, bo z nich robią domy. Cały czas piwko. Bez przerwy. W Belgii bardzo silna jest scena gamerska. Bardzo silna. Tutaj za mną jest bar pana Baraka, a w środku cała rodzina pana Baraka. Prosto z USA. Mała, biedna, samotna pralnia. Co to za sylwetki zmierzają? To Ku Klux Klan. Typowe Włochy. Dopiero jedzie karetka, czy tam straż pożarna, minęło 20 minut od podpalenia, czy czegokolwiek. Fajnie.